A zatem prezentacja ma tytuł Oszukaj nas, czyli czego nauczyłem się wprowadzając design system od zera. Ja się Jakub Hajduk. Na froncie służę w zasadzie od 2014 roku. Poprzednio pracowałem jako grafik, a z wykształcenia jestem architektem krajobrazu. Jestem liderem frontendowym w jednym z naszych największych projektów w PGS-ie. Poza tym jestem także team leaderem. W projekcie wprowadzaliśmy design system całkowicie od zera i był to czas, w którym się chyba nauczyliśmy ogromu. O czym będę mówił? Nie będę mówił tutaj o idealnym obrazku, jak to fajnie się wszystko wprowadza, jakie to jest proste i tak jak w zasadzie widzimy to na każdej prelekcji czy w każdym tutorialu. Zamierzam powiedzieć o konkretnych problemach, na jakie się natknęliśmy, o rozwiązaniach, jakie podjęliśmy, czy to były dobre rozwiązania, czy złe, działają. W każdym razie, więc bardziej chcę się podzielić swoimi doświadczeniami. Chcę powiedzieć o rzeczach właśnie, których się nauczyłem. Chcę też opowiedzieć o backgroundzie tego projektu, dlaczego wprowadziliśmy ten design system i w jaki sposób design system miał rozwiązywać nasze poszczególne problemy. Powiem też zgodnie z tytułem prezentacji, w których miejscach nas oszukali, dlaczego kto nas oszukał, jak z tego wybrnęliśmy. Może nawet wyleję trochę żali. Przede wszystkim nie jest to poradnik, jak wprowadzać. Jest tak, jak powiedziałem. Nie będę mówił o tych fajnych, przyjemnych, lekkich obrazkach. Nie chcę też pokazywać, jak bardzo design system odmienił nasze życia, jaki fantastyczny był. Chociaż poniekąd to prawda, bo przydał się bardzo. I no tak, no, ostatecznie, co chciałbym jeszcze, żeby tutaj wybrzmiało do końca. To, że tak naprawdę każdy design system, tak jak każdy projekt, będzie inny. Każdy będzie się borykał z innymi problemami i będzie miał inne rozwiązania też. Ale podsumowując to wszystko jeszcze, mam taką ogromną nadzieję, że jeśli kiedyś natkniesz się na któryś z problemów, który być może zaraz opiszę, nie wiem, albo wydawał ci się może bliski, a nie znałeś rozwiązania, to, że może właśnie to ci w jakiś sposób pomoże, może da ci jakąś odpowiedź, może w przyszłości będziesz wiedział, co z tym zrobić, będziesz miał przynajmniej jakieś światełko w tunelu, będziesz widział, co jak można by zrobić. No dobrze, i jakkolwiek by nie zacząć, to wypadałoby chyba zacząć od przede wszystkim stwierdzenia, czym jest design system. Natomiast nie będziemy się tutaj rozwlekać nad tym za bardzo jakoś. Posłużę się trzema cytatami, trzema definicjami, które ktoś już za mnie napisał. Moim zdaniem łącznie oddają całkiem nieźle ideę design systemów. Kompletny zbiór standardów projektowych, dokumentacji, zasad wraz z narzędziami pozwalającymi osiągnąć te standardy. W tej definicji najbardziej podoba mi się nacisk na narzędzia. Jakby bez nich, moim zdaniem przynajmniej, design system jest w zasadzie style guide'em bardziej. To narzędzia pozwalają te style guide'y i wszelkie inne zasady wprowadzać, więc jakby razem z nimi tworzą się design systemy. Najprościej rzecz ujmując, design system jest. Kolejna definicja. Design system jest zbiorem reużywanych komponentów pozwalających uspajniać produkty. Tutaj z kolei w tej definicji podoba mi się nacisk na uspajnianie. No bo w takim też celu robi się design systemy, żeby te produkty uspajniać, żeby one wyglądały to tak samo, żeby były konsekwentne, żeby wśród nich były te same wzorce zachowań, czy komponentów, czy jakby jakichś decyzji projektowych. Także tak, z tej definicji. Dla mnie najważniejsze jest uspójnienie. Chyba mój ulubiony cytat był taki najbardziej obszerny i najbardziej konkretny i chyba najbliższy mojemu rozumieniu. Czyli design system jest w zasadzie wszystkim, co tworzy Twój produkt. Od typografii, układów siatek, kolorów, ikon, komponentów, konwencji kodów, aż po sposób komunikacji, style guide'y,
Dokumenta. Design system łączy to wszystko ze sobą w prosty sposób, pozwalając sobie w prosty sposób rozwijać produkt. Tak, no i po prostu taka najogólniejsza i najkonkretniejsza, zawiera najwięcej też tych jakby konkretnych elementów tego design systemu. Pozwoliłem sobie też na taki mały eksperyment i z tych trzech cytatów spróbowałem jakby skleić jeden swój własny określający, co według mnie najbliższe jest temu design systemowi. Czyli najprościej rzecz ujmując, design system to kompletny zestaw standardów projektowych, typografii, układów, siatek, kolorów, ikon, komponentów i konwencji kodu, sposobu komunikacji, style guide'ów, dokumentacji i zasad razem z narzędziami pozwalającymi osiągnąć te standardy i uspójniać produkty. No, dziękuję. Tak, UXPIN udostępnia repozytorium publicznie dostępny design systemów i bibliotek. Jest w fajnej, przejrzystej formie pod adresem adeluxpin.com i dla jasności nazwa nie wzięła się od piosenkarki. Nazwa adeluxpin.com jest hołdem złożonym dla Adele Goldberg, zasłużonej informatyczki, między innymi współtwórczyni języka Smalltalk. No dobra, czyli przejdźmy do tej sekcji, jak to było u nas, przed jakimi problemami staliśmy i w jaki sposób design system miał rozwiązać te problemy. Będą to cztery główne problemy, o krok od Enterprise, każdy z nich rozwinę w późniejszych slajdach. O krok od Enterprise, spójność stylistyczna, prędkość dostarczania wartości oraz spontaniczna rozbudowa komponentów. Tak, także idziemy. O krok od Enterprise. Najlepiej byłoby wdrażać design system od samego początku istnienia całego projektu. Tylko że w naszym przypadku, i przypuszczam tak jak w wielu projektach, na samym początku najważniejsza jest funkcjonalność, kiedy klient musi się przekonać, że w ogóle cały projekt ma sens, kiedy musi coś pokazać, nie wiem, nadzorowi, czy musi wyjść czymś do klientów. To pompujemy cały czas funkcjonalności, więc tu ciężko mówić o równoczesnym od samego początku rozwijaniu design systemu, tworzeniu go i skupianiu jeszcze mocy przerobowych na całym w ogóle budowaniu tego systemu. Dodatkowo na początku jeszcze mieliśmy mały zespół, więc komunikacja była szybka i bezproblemowa. Generalnie przy małym zespole pytania do UX-ów czy do UI-ów szły szybko, szybko dostawaliśmy odpowiedzi. Ta komunikacja nie była problematyczna, więc wszystko można było całkiem sensownie, spójnie budować. Ale w pewnym momencie nastąpił nagły rozwój projektu i z trzech frontów zrobiło się sześciu, potem 12. Dochodzi do tego jeszcze kilku UX-ów. Zespół się naprawdę dynamicznie mega rozrasta. Mało tego, funkcjonalności potrzeba jeszcze więcej i to powoduje też budowanie się kolejnych zespołów, dzielenie się na różne zespoły i tutaj ta komunikacja staje się o wiele cięższa. Później wydaje mi się, że byłoby trochę ciężej, kiedy już ilość tego produkowanego kodu była dość znaczna, wprowadzać jeszcze w tym samym czasie design system. Dlatego design system miał nam pomóc w taki sposób, że w zasadzie nie. Po kolei. Miał nam pomóc w tym, żebyśmy mieli. Przepraszam. Zacznę jeszcze raz inaczej. Generalnie to był o tyle dobry moment, że właśnie za chwilę mieliśmy stać się tą dużą aplikacją, czyli ten design system już by miał nam ułatwiać tą pracę dalszą. I tak naprawdę. W tym momencie dopiero zaczęliśmy wprowadzać ten design system, ale to już nam dało dużą przewagę w tym, że już mieliśmy odmienione procesy, mieliśmy zarezerwowane pewne przestrzenie, zasoby jakieś na wprowadzenie tego design systemu. No i chyba to, co najważniejsze, że mieliśmy zarezerwowany czas. Klient wiedział, że to będzie robione, zgadzał się z tym. My mieliśmy to oplanowane, więc ile to tam może nam czasu, poszczególne etapy. Oczywiście zająć się tego wdrażania. Kolejnym elementem jest brak spójności stylistycznej.
Jest to w zasadzie pierwszy powód, dla którego wprowadza się design system, a wpływ na to miało kilka różnych czynników. Przez projekt przewinął się sporo designerów w tym czasie i jeszcze więcej w ogóle frontendów. Więc no każdy wiadomo, że każdy ma gdzieś tam swoją wizję i no ciężko to czasami pogodzić. Doszli nowi jeszcze frontendzi, UX-i, ale nie tylko UX-i, bo doszli też project ownerzy, project managerzy, business analytics, BI, ZHP, MP3, wszystko doszło. Zespoły zaczęły się robić po prostu ogromne. Ile ludzi, tyle wizji. Zaczęła się niekonsekwentność i brak konsekwencji wizualnej. I to dotyczyło zmiany układu, na przykład na poszczególnej jednej stronie. Kolory były używane tylko w jednym miejscu, na przykład, a wreszcie projektu się nie pojawiały. Były używane też różne elementy pełniące te same funkcje, albo te same komponenty, elementy pełniące różne funkcje. I to wprowadzało zamieszanie i nieład. Poza tym przy takiej rozbudowie gdzieś tam łatwo jest się skupić na małym detalu, na jakiejś jednej funkcjonalności i stracić ten cały obraz. Wydaje mi się, że to jest całkiem naturalne. Właśnie design system miał nam pozwolić uniknąć też tego typu błędów. Komponenty miały być raz porządnie przemyślane, wrzucone do biblioteki komponentów, wrzucone do dokumentacji i reużywane przez UX-ów zarówno jak i przez frontendów. Mielibyśmy wtedy ujednolicone zachowanie pomiędzy wszystkimi kotami. Jeżeli coś się dzieje w ten sposób, to się dzieje w ten sposób. Jeżeli to jest ten komponent, to zachowuje się w ten komponent. Tego typu komponent zachowuje się w taki sposób. I to by nam też pozwoliło zachować tą funkcjonalność komponentu, czyli ten komponent robi taką funkcję, a ten pełni taką funkcję. No i dodatkowo jakby nie mielibyśmy potrzeby skupiania się na pełnym obrazie. Znaczy, no. Kolejnym problemem była prędkość dostarczania wartości. Każdy ma swoją wizję na dany feature, każdy ma swoje 3 grosze do wtrącenia, każdego jest co innego ważnego. Frontend chce, żeby było szybko i wydajnie, UX chce, żeby było przyjaźnie dla użytkownika i ładnie, product owner chce, żeby było szybko, BI, żeby było dobrze, backend nic nie chce. Podział na podzespoły. Kiedy jakiś zespół, tak jak u nas na przykład w projekcie, wypracuje jakąś jedną rzecz, drugi zespół może nie wiedzieć o tym. To się może całkowicie nie pokrywać z wizją drugiego zespołu. Drugi zespół może nie wiedzieć, co tam się dzieje. I stąd też mogą być jakieś niejasności. I synchronizacja pomaga, ale w pewnym momencie tych kanałów komunikacji robi się aż tyle, że no ciężko to wszystko utrzymać. I to wszystko prowadzi do czasochłonnych dyskusji, dlaczego zrobić tak, a dlaczego zrobić inaczej, dlaczego z różnych punktów widzenia. I to jest po prostu przepalanie trochę czasu. A stworzenie tych komponentów raz porządnie pozwala jakby skupienie się na konkretnej funkcjonalności. Design system pozwala na przeniesienie tych wszystkich dyskusji do jakby innych przestrzeni, specjalnie do tego stworzonych, uwzględnionych w konkretnym procesie. Jeżeli trzeba ująć komponent, to czego używa, jest to tak jak napisane, katalog gotowych elementów, potrzebujemy czegoś, co robi to, no to wybieramy komponent, wiadomo. UX nie musi wymyślać ciągle tego samego, bo jeżeli pojawia się funkcjonalność, no to dostaje, znaczy może pokazać, mamy to, wykorzystajmy to. No, frontend z kolei wie, co ma używać i też nie musi się skupiać na stylowaniu, na opracowaniu całego komponentu. Jeszcze raz po prostu bierze, wykorzystuje, działa i podajemy dalej do klienta. I spontaniczna rozbudowa komponentów. To był jeszcze istotny problem u nas w projekcie. Przede wszystkim na brak bawienia takim rozszerzaniem. Czy jeszcze w takim tempie rozwoju kodu brakuje czasu, żeby pomyśleć, jak podzielić można komponent, jak go użyć albo bez rozszerzania, w jaki sposób można coś do niego dokomponować.
I to jest generalnie całkowicie normalne, bo kiedy klient potrzebuje funkcjonalności, no to trzeba mu ją dostarczyć. Kiedy już rozszerzenie jest wprowadzone, to w pewnym czasie robi się kolejne rozszerzenie, potem rozszerzenie rozszerzenia, potem jeszcze rozszerzamy to, co ktoś już rozszerzył, bo trzeba rozszerzyć o jeszcze coś. No i po kilku takich iteracjach kończymy z takim okrutnym Frankensteinem, jakimś potworem, który tak naprawdę jest reużywany w takim kontekście, że tylko w jednym wypadku można go użyć. No właśnie, a i no, to jest ciężkie w utrzymaniu i niepotrzebne. Dla przykładu mieliśmy taki komponent jak stopka modala, gdzie był tylko na początku button OK i cancel. Potem trzeba było dodać, okazało się, że jeszcze trzeba wróć tam w przód, back, next. I to po pewnym czasie chyba było, nie wiem, 3 miliony inputów i korzystanie z tego było czystą frajdą. To właśnie takie spontaniczna rozbudowa komponentów. Natomiast właśnie zastosowanie design systemu i component library, biblioteki komponentów i wydzielenie tych komponentów do osobnej biblioteki, do osobnego repo sprawiło, że troszeczkę jest cięższa rozbudowa tych komponentów, więc ona musi być bardziej przemyślana, gdzieś tam przegadana. No i w ten sposób pozbyliśmy się trochę tego problemu. Oczywiście teraz update'y tych komponentów bywają troszkę dłuższe, bo trzeba tą bibliotekę zrealizować, potem jeszcze zbudować, ale rozwiązał to, na pewno są lepszej jakości komponenty. Tak, dlatego wybraliśmy też osobne repozytorium i trzymamy je jako Angular Library. Komponenty są bardziej przemyślane, tak jak powiedziałem, napisane w bardziej kompozycyjny sposób, są wydajniejsze i są bardziej dostosowane do tego, czego my konkretnie potrzebujemy w projekcie. Przy czym też staramy się nie używać zewnętrznych jakichś tam bibliotek, tylko raczej maksymalnie dostosować komponenty do naszych potrzeb. I teraz, jak oni nas oszukali? I kim oni w ogóle są? Kto są oni? Generalnie kimkolwiek oni są, trochę autorami tych wszystkich postów na Medium czy gdzie indziej, które właśnie pokazują, że wprowadzenie design systemu jest proste, szybkie, fajne i ekstra. Trochę są szkoleniowcami, trochę gdzieś tam prelegentami, oczywiście z wyjątkiem mnie, bo ja wam mówię, jak jest naprawdę. Tak, a jak nas oszukali? Oszukali nas generalnie bardzo. Powiedzieli, że będzie pięknie, że będzie spójnie. No, tak się zaczęły oszustwa. DSM, czyli Design System Manager, miał dać nam tokeny. Miał generować spójne JSONy, które będziemy mogli wykorzystywać i konwertować je do różnych form tokenów. JSONy pozostawiały nam wiele do życzenia, jakby nie były zgodne z tym, co potrzebujemy. Były problemy, mieliśmy problemy duże z tokenami tekstowymi, gdyż on je eksportował tylko jako klasy w zasadzie. No, było nam z tym nie po drodze. I to było kłamstwo numer jeden. Ale na szczęście z pomocą przyszedł nam Style Dictionary. To taka biblioteczka od Amazona. Służy do tego, że podaje mu się JSON-a w odpowiednim formacie i potem ten format można za pomocą swoich customowych transformerów, formaterów, jest bardzo konfigurowane narzędzie, można przekonwertować w wolnej formie, na dowolne zmienne. I można przekonwertować je do STSS-a, do CSS-a, do JS-a, jak zechcesz nawet do PHP-a, tylko w sumie nie ma po co. Ale jak się ostatnio okazuje, jednak Design System Manager też lubi Style Dictionary. No i wprowadził też do siebie w najnowszej wersji już Design System Managera. Te JSONy są już w formie takiej, jaką łyka Style Dictionary. Także brawo, InDesign. Druga rzecz, w której nas oszukali, to, że nie powiedzieli nic nam o procesie. Okazało się, że tylko stworzenie bibliotek UX czy frontendowych i Bailando.
Nikt nie mówił, że co, kiedy, jak ma zrobić UX i nikt nie mówił też, co ma zrobić w którym momencie frontend. Kiedy zgłosić zapotrzebowanie na komponent, jak to zrobić i jak opracować dokumentację, kiedy to robić, jakieś testy jednostkowe czy coś. No, nie ma, nic o tym, nic, nic, nikt nam nic o tym nie powiedział. No ale tutaj Jira przychodzi na ratunek. Stworzyliśmy sobie osobny board w Jirze, ustawiliśmy konkretne kolumny. Tak skrótowo wygląda to tak, że mamy kolumnę do zaprojektowania, potem projektowanie, kiedy już UX albo UI projektuje ten element, potem oddaje go cały czas ten sam task, daje do developmentu, potem bierze go któryś front. Kiedy front go skończy robić, przerzuca go na kolumnę review, review approve w repozytorium. W pull requestie po prostu dają frontend developer, daje jeden QA i jeden UX. Tak, jeden UX. Ale to też były potrzebne nam preview zmian. DevOpsi byli zajęci, ale to też przejdę do tego trochę później, opowiem o jak sobie z tym poradziliśmy. No i kiedy to już wszystko się zadziało, przerzucaliśmy task na dane. I to w zasadzie działa do tej pory. Nie powiedział nam też nikt, jak trzymać paczki. Wiedzieliśmy, co mamy zrobić, nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić z biblioteką, gdzie ją trzymać, jak ją wciągać, czy trzeba. No, tak, to w sumie jest oczywiste i można było o tym gdzieś tam pomyśleć wcześniej, no, tylko no, nikt o tym nie powiedział. No, przynajmniej to widzimy z perspektywy czasu. No, ale poradziliśmy sobie z tym jakoś. Na początku był git, ale nie przetrwał zbyt długo, wersjonowaliśmy to po tagach, o wersjach. Też nam w ogóle nie powiedzieli, ale to też o tym później. Budowanie paczek przy każdym instalu było słabe, więc postanowiliśmy, że będziemy budować paczki do tarboli i tarbole trzymaliśmy na S3 na S3 i instalowaliśmy je po HTTP. Generalnie to działało, ale było obarczone takim błędem ludzkim, że można było nadpisać na przykład paczkę, a wtedy wykładały się buildy. Nie zgadzały się checksumy na przykład i to było problematyczne. Także to też nie było najlepsze rozwiązanie, ale w końcu DevOpsi, nasi wspaniali, znaleźli chwilę i postawiliśmy Verdaccio. Verdaccio to prywatne repozytorium NPM, które jest bardzo spoko rozwiązaniem. Tak, i teraz w zasadzie już bardzo fajnie trzymamy sobie paczki normalnie. No właśnie, tylko czy ktoś nadzieje, że będzie do tego wszystkiego potrzebny DevOps? A DevOpsi u nas obłożeni są bardzo, mają dużo roboty, a skąd mieliśmy wiedzieć? Przecież nikt nam nie powiedział o tym. Wiedzieliśmy, że będzie potrzebny UX, wiedzieliśmy, że będzie potrzebny frontend, wiedzieliśmy, że będzie potrzebna pomoc też project managera, w ogóle wszystkich dookoła gdzieś tam, no, ale nie pomyśleliśmy zupełnie o DevOpsach. Tak, no, a potrzebowaliśmy ich do budowania paczek, do wystawiania preview, czy do budowania changelogów i dokumentacji. No ale tutaj okazaliśmy się sprytni i wymyśliliśmy sobie CLI, narzędzie CLI. Skoro nie ma DevOpsów i skoro pojawił się problem do rozwiązania i skoro inne poważne projekty, a my przecież takim projektem poważnym też jesteśmy, mają swoje CLI, no to przecież my też możemy mieć swój CLI, więc napisaliśmy framework do robienia narzędzi CLI i zrobiliśmy swoje własne narzędzie CLI. Oczywiście w Node. I w ten sposób to narzędzie pozwala nam na generowanie, wrzucanie podglądów zmian. Buduje storybooka i wrzuca go na S3. Generuje change logi dla biblioteki komponentów i design tokenów. Generuje dokumentację design tokenów. Uploaduje ją też na S3. I wcześniej jeszcze, kiedy używaliśmy targetów, to właśnie budowało te paczki i wysyłało też na S3. Także pomimo braków nawet DevOpsów byliśmy w stanie zrealizować jakby te potrzeby. Dokumentacja jest zmienną, owszem. Dokumentacja zależy od czasu, w którym się projekt znajduje. Nikt tam tego też nie powiedział, że będzie trzeba dorabiać komponenty do specyfikacji, która potrafi się zmieniać, w trakcie developmentu nawet. Nikt nam nie powiedział o tym, że testerzy i klient będą oczekiwali, że wszystko będzie zawsze najaktualniejsze, mając kilka wersji produktu i kilka wersji paczek, a tylko jedną dokumentację.
No, w sumie to oczywiste jest, że pojawiła się dezinformacja. No ale właśnie, tutaj rozwiązaliśmy to w ten sposób, że, znaczy rozwiązaliśmy, no, okazało się, jak ważne jest wersjonowanie. Ja wiem, że wszystkie mądre głowy oczywiście już to dawno, dawno temu wymyślili. No i spoko generalnie, no ale dla nas to było mega olśnieniem, kiedy okazało się, że warto to wszystko wersjonować. I teraz wersjonujemy praktycznie wszystko. Dokumentację DSM, storybooka, poszczególne wersje biblioteki komponentów, dokumentację design tokenów, DSM-a. No wszystko, co jest DAT, naprawdę. I sprawa jest jasna. Dostajemy design z konkretnej wersji i dewelopujemy go tak, jak jest określone w tej wersji. Jeżeli coś jest, czegoś nie dociągnęliśmy, źle zrobiliśmy, no to można zgłosić się i wskazać, że tutaj no, do tej dokumentacji to było uwzględnione, tak? No i w ten sposób też wiadomo, z jaką wersją komponentu mamy do czynienia. No, a poza tym można też prześledzić, w którym momencie mógł się wkraść błąd, jeżeli coś wygląda inaczej. To nam daje taką możliwość. I w tym wszystkim tak naprawdę najważniejsze są wnioski, bo oczywiście to nie jest tak, że nas oszukali. To nie jest tak, że chcieli nam źle zrobić albo że my byliśmy jacyś tam głupi. Na część rzeczy po prostu nie zwróciliśmy uwagi, ale to się zdarza, nie? Jak się wprowadza jakieś tam rzeczy, wiadomo, że pomimo najszczegółowszego przemyślenia tego wszystkiego, często się pominie jakieś rzeczy. Jest to tyle fajne, że natrafiliśmy na te problemy, znaleźliśmy swoje rozwiązania, poradziliśmy sobie z nimi i teraz mogę na tej podstawie zrobić na przykład prelekcję o tym, jak sobie radziliśmy w takich sytuacjach. Być może ktoś to kiedyś skorzysta z tego jeszcze. To jest chyba najlepsza forma nauki, tak mi się wydaje. Popełniać błędy i potem wyciągać z nich wnioski, albo trafiać na problemy, tudzież wyzwania i właśnie wyciągać z nich wnioski. W bonusie mam nadzieję, że jeszcze zdążę po szybkości przelecieć po naszych 5 głównych zasadach, które pozwalały nam jakby uspójnić też development komponentów od strony frontu. To jest taki bonus, taka bonusowa, którą trochę dokleiłem, ale może warto będzie, może Wam to się przyda, może z tego już skorzystam. Pierwsza zasada to jest project independent. Chodzi o to, że. Jeszcze słowo właśnie o. Słowo o tym, dlaczego one są. Chodzi o to, że w pewnym momencie, kiedy dokumentacja się już rozrasta za bardzo, za dużo jest elementów, gdzie trzeba szukać jakichś rozwiązań, więc warto zdefiniować takich kilka podstawowych zasad, do których zawsze można się odwołać. 5 zasad zapamiętać nie jest trudno, a zawsze się można do nich odwołać, jeżeli jest jakiś problem, to sprawdzić, czy moje rozwiązanie, które chcę zastosować, czy jak ono się ma do tych 5 zasad. Czy ktoś narusza? A jeżeli narusza, to czy jest jakieś uzasadnienie ku temu konkretne, czy może jest akurat idealnie wpasowane w to wszystko? To jest taka podstawa, którą warto się kierować. Pierwszy z nich to jest Product Independent, bo w momencie, kiedy zaczynaliśmy wdrażać nasz design system, możliwe było, że to będzie wykorzystywane w wielu innych projektach też. Więc chcieliśmy zrobić tak, żeby nie przenosić kontekstu z aplikacji do biblioteki komponentów, tylko żeby komponenty były pisane w izolacji, no i potem dopiero stosowane w innych projektach. Drugie to jest simplicity, czyli im mniej kodu, tym lepiej. Te komponenty będą wisieć tak naprawdę w wielu różnych miejscach, będzie wielu różnych instancji tych komponentów, więc fajnie było, żeby ten kod był wydajny. No i dlatego też zdecydowaliśmy się nie korzystać z zewnętrznych jakichś bibliotek, starać się wszystko gdzieś tam opracować samemu. Tutaj jeszcze jedna uwaga, że owszem, stosowaliśmy Angular CDK, o którym przed chwilą mówił Piotr. Także tak, to jest jedna z bibliotek właśnie, które wykorzystaliśmy. Ale tak to generalnie staraliśmy się wszystko pisać od podstaw jak najmniejszą ilością kodu. No i generalnie wprowadzanie autorskich rozwiązań też jest słabym pomysłem, bo to zaciemnia kod tak naprawdę i wszystko, co się dodaje, trzeba tak naprawdę udokumentować, przetestować i tak dalej, więc jednocześnie starajmy się robić sobie mniej pracy, po prostu piszmy prościej. Composition over configuration. Tutaj chodzi mi o to, że właśnie zamiast dodawać poszczególne inputy i tworzyć tak naprawdę jeden konfigurowalny komponent, może warto zrobić szereg mniejszych komponentów, które będą się składały, komponowały w jakiś sposób i tworzyły jakieś konkretniejsze rozwiązanie.
albo dające możliwość napisania swojego komponentu i użycia go w tym naszym jakby rozwiązaniu całym kompozycyjnym. No, w ten sposób jakby otwieramy się jesteśmy o wiele bardziej elastyczni. Czwarta zasada to zasada trójki, rule of three. I chodzi tu o to, żeby refaktorować coś jakby dopiero przy trzeciej potrzebie. Przy pierwszej potrzebie w zasadzie tylko próbujemy przewidzieć przyszłość, czy to się może przydać komuś, czy to może warto będzie wydzielić, czy nie. Przy drugiej próbie no, też nie mam pewności, czy to się będzie jeszcze powtarzało. Natomiast przy trzeciej już jesteśmy pewni, że to jest schemat, który się powtarza faktycznie, więc może warto byłoby to wydzielić, zrefaktorować jakoś. No. Poza tym też wydaje mi się, że wydzielanie jakby niewielkich kawałków kodu też nie do końca jest potrzebne, że nie o to chodzi w samym dry. No. Tak, chodzi mi o to, żeby nie bać się powtarzać się małych elementów kodu. No i piąta zasada to jest no future predicting, bo nie jesteśmy ani Wróblitą Maciejem, ani doktorem Brownem, ani nikim, kto zna przyszłość, więc w zasadzie nie wiemy, czy nasze rozwiązanie, które przekminiliśmy, spędziliśmy 3 godziny nad jakimś super featurem do serwisu, bo na pewno on się komuś przyda, na 100 bank ktoś go wykorzysta. No i najprawdopodobniej nie wykorzysta, bo jeżeli można być czegoś pewnym, to na pewno tego, że będzie zupełnie inaczej niż zakładamy. Więc nie próbować przewidywać przyszłości, skupić się na tym, co jest potrzebne w danym momencie. I te 5 zasad pomogło nam gdzieś tam uspójnić to wszystko i dzięki nim byliśmy w stanie pisać też te komponenty w jakiś taki bardziej przemyślany sposób, i dawały nam one taką możliwość, jakby no, wspólny mianownik do komponentu. Dziękuję bardzo. Pozwolę się napić, bo troszkę aż mi przeschło, naprawdę. I tym samym zapraszam do sekcji Q&A. A pytań jest już trochę. Oprócz tego, że widać i słychać, to super. Co jest lepszą alternatywą dla design system? To zależy chyba od stadium, w jakim jest projekt. Jeżeli projekt jest w jakimś wczesnym stadium, to sądzę, że wystarczyłoby po prostu kilka zasad opracować jakiś odnośnie jak komponować pewne elementy, jak stylistycznie powinny one wyglądać i to by pewnie robiło robotę gdzieś tam na samym początku. Można się też posiłkować gdzieś tam dostępnymi jakimiś rzeczami, jak Bootstrap czy Material, na przykład Angular Material. Także no. Można też opracować guideline na przykład. Także no to wydaje mi się, że to zależy. Gdzieś tam jako projekt jest już bardziej rozbudowany, to chyba w zasadzie tylko design system zostaje, kiedy już wchodzi w taką fazę enterprise. Sądzę, że design system też jest oznaką pewną dojrzałości projektu i no tak. Ile czasu zajęło opracowanie kompletnego design systemu? Otóż to jest ciekawa kwestia, bo tak naprawdę zajęło, pracujemy nad nim od lutego zeszłego roku, ale jeszcze nie jest skończony i prawdopodobnie nigdy nie będzie skończony. Z design systemami jest taka sprawa, że na początku faktycznie robi się dużo w kierunku właśnie tego design systemu, tworzy się komponenty, opracowuje pewne wymagania, pewne decyzje designowe, natomiast ta praca tak naprawdę nigdy nie ustanie, ona zawsze będzie trwać. On zawsze będzie ewoluował. Tak, zawsze będzie ewoluował. Więc nie można powiedzieć, że w jakimś momencie skończymy ten design system. Co ile aktualizuje się design system, by nie odstawał od trendów? No to chyba właśnie wiąże się z poprzednim, zresztą autor ten sam, to wiąże się z poprzednim pytaniem.
No, aktualizuje się gdzieś tam na bieżąco, bo też no, wymagania też się zmieniają, nie? Więc no, to musi ciągle być w fazie rozwoju tak naprawdę. Tak naprawdę to jest ten poboczny projekt, który cały czas się trzeba opiekować. W jakiej formie przechowywać reguły design system? Storybook wydaje się być idealnym rozwiązaniem do tego. Jednak wygląda w praktyce, jak wygląda w praktyce zastosowanie w całości? My, jakby Storybook jest tylko narzędziem pomagającym udokumentować komponenty, jakie mamy, natomiast nie jest jakby jedyną dokumentacją. Design system nie można mylić ze Storybookiem. Design system to jest zbiór też dokumentacji takich jak Design System Manager, takich jak Design System Manager, takich jak właśnie Storybook, takich jak biblioteki design tokenów i dokumentacje. Część mamy nawet opisaną w Confluence też, pewne decyzje projektowe, które zostały podjęte. Więc to jest tak naprawdę zbiór dokumentacji. Najlepiej trzymać jest wszystko w jednym miejscu i sądzę, że w takim jedynym miejscu, gdyby wszystko zorganizować do jednego miejsca, można by do tego celu użyć właśnie Design System Managera czy innego narzędzia tego typu, które byłoby wtedy takim single source of truth. No i wtedy tam mogły być wszelkie decyzje projektowe, zaimplementowane też podglądy ze Storybooka, czy dokumentacje graficzne komponentów z biblioteki UX-owej, czy opisy nawet ich. W jakiej formie przechowywać reguły? Aha, dobra, to było. Okej. Pozwolę sobie chwileczkę. Omawiając definicję design systemu, wspomniałeś o narzędziach. Czym są dla Ciebie narzędzia w design systemie? Są to narzędzia, tak jak powiedziałem, bez tych narzędzi design system byłby, ja przynajmniej tak to rozumiem, że byłby takim głównie style guide'em, zbiorem zasad, jak powinno wyglądać, jak powinno działać. Natomiast narzędziem w tym wypadku jest na przykład taka biblioteka komponentów, które udostępnia konkretne komponenty, albo biblioteka tokenów, która udostępnia konkretne tokeny, i w łatwy sposób możemy ich używać. Jak wygląda najbardziej skomplikowany formularz w projekcie? O Jezu. To podchwytliwe pytanie. Wyglądał okropnie generalnie. Wyglądał okrutnie, łączył w sobie różne rzeczy, łącznie z zapętleniami, z rekurencyjnymi wywołaniami, form arrayami. No natomiast z każdym etapem wprowadzania nowych komponentów, jeśli to się wszystko stabilizowało i pozwalało wychodzić z tej zawiłości. No. Ktoś się uśmiecha jeszcze tutaj. Czyli głównym problemem było to, że nie było JSON-a. Ty bierzesz telefon i dzwonisz się po JSON-a. Dobra, who you gonna call? JSON. Czy używaliśmy storybooków? Oczywiście, jak najbardziej. Tak jak mówię, design system nie kończy się na storybooku, natomiast obecnie wydaje mi się, że storybook jest no, coś, taką nieodłączną częścią design systemów. Pozwala dokumentować te wszystkie komponenty, które mamy. Także tak, jak najbardziej. Używaliśmy storybooków i rozwijamy je na bieżąco cały czas też. Czy design system jakoś wpływa na pracę designerów? Czy oni musieli przygotować i opisać te elementy, czy to istnieje tylko po stronie frontendów? Dobrym pomysłem będzie zadanie tego pytania panelistom, paneliście Michałowi, gdyż on jest grafikiem, więc on będzie najwięcej wiedział. Ja mogę powiedzieć, jak mi się wydaje. Wydaje mi się, że znacząco wpływa na ich pracę, bo on też pozwala im używać gotowych elementów, tych klocków Lego, które można składać gdzieś tam na gotowe elementy, na gotowe większe elementy. Także tak, sądzę, że również im przyspiesza. Zresztą design system to jest tak naprawdę połączenie tych dwóch światów, i frontendu, i design systemu, i jeszcze użytkownika, i product ownera, i to jest taki ogromny twór sklejający to wszystko, więc tak naprawdę wpływa na pracę wszystkich. No może poza backendami, nie wiem.
Czy u Was w firmie DevOps to osobne stanowisko, osoba zajmująca się tylko CICD, osoba zajmująca się tylko CICD? O. DevOpsi, no to są interdyscyplinarni ludzie, którzy robią, nie, no bardzo dużo robią. Nie podam pełnego zakresu jakby obowiązku DevOpsów, bo takowego nie znam. Wiem, kiedy go potrzebuję. Potrzebuję, kiedy potrzebuję pipeline'a, kiedy potrzebuję właśnie postawić środowisko jakieś, czy coś takiego. Jeśli macie komponenty w osobnym repozytorium, czyli są generyczne, a testerzy proszą, żeby przyciski były unikalne, to łatwiej im się odwoływać po ID, czyli przekazujecie ID przez generyczne komponenty. Wprowadzaliśmy swoje rozwiązania gdzieś tam też do dyrektywy, które nadawały ID-ki w zależności od tego, co się doda. W sensie dyrektywa sama szukała najbliższego komponentu, którą powinna nadać dyrektywę, nadać ID-ka i nadawała mu go. To pozwalało nam na to, że jakby batony w bibliotece komponentów były batonami jakby same w sobie, natomiast to dopiero w aplikacji przy implementacji tego batona już można było nadać tą dyrektywę, która tam już odpowiednio sobie działała i nadawała te ID-ki. Jak podchodzicie do wersjonowania i breaking changes? Macie jakiś czas, w którym dana wersja jest utrzymywana, czy wymuszacie na deweloperach podbijanie biblioteki do najnowszej wersji, aby dostać nowe i poprawione komponenty? Raczej to drugie rozwiązanie. Tutaj jesteśmy no, dopiero gdzieś tam rok po zaczynaniu w ogóle wdrażania tego design systemu i jakby nie wszystkie jeszcze procesy mamy tak idealnie wypracowane, natomiast wersjonowanie tak staramy się robić, ale na razie jest to jeszcze w takiej formie, jak tutaj to drugą opcję, którą opisujesz, czyli wymuszamy na deweloperach podbijanie biblioteki najnowszej wersji, aby dostać nowe i poprawione komponenty. Jak zmieniała się współpraca z UX-ami po wprowadzeniu design systemu? Czy liczba podobnych, prawie identycznych komponentów się zmniejszyła? Tak, zmniejszyła się i to dość istotnie, znacznie się zmniejszyła. Nie tylko się zmniejszyła ilość komponentów, ale też one zaczęły być bardziej spójne. Nagle też formularze zaczęły mieć więcej sensu, były bardziej no, konsekwentne. Nie pojawiały się jakieś dziwne wyłomy w tych formularzach. Także tak, wpłynęło to i się zmieniła współpraca. Czy możliwe jest nadpisywanie z tej biblioteki na przykład kolorów w sposób, w jaki sposób to zrealizowalibyście? Zrealizowaliście? Nie, staramy się dostarczyć tylko tyle wariantów, ile jest potrzebnych. Jeżeli mamy przewidziane w Design System Managerze cztery warianty batonów, to dostarczamy cztery warianty batonów i nie dajemy możliwości modyfikowania tych kolorów. Część komponentów korzysta też z CSS Variables i to pozwala w jakiś sposób gdzieś tam wpływać na style komponentu, nawet z zewnętrznej biblioteki angularowej, gdzieś tam na wewnętrzne jakieś tam style już komponentu, ale co do zasady to nie. Nie dostarczamy takiej możliwości konfigurowania kolorów czy coś, dostarczamy gotowy komponent taki, jaki trzeba użyć. To redukuje też czas potrzebny na zbadanie kolorów, zastanowienie się, jaki tam kolor użyć i tak dalej. Web design za pomocą Stencil.js. Korzystałeś? Warto się zainteresować. Nie korzystałem ze Stencil.js-a, w sensie nieprodukcyjnie, i niekomercyjnie. Natomiast uważam, że rozwijanie biblioteki komponentów w Disappearing Frameworks, takich jak właśnie Stencil.js, czy Svelte, czy no w Angularze w sumie też, chociaż on ma trochę ten narzut swój, ale warto jest rozwijać w ten sposób, czy w web komponentach chociażby natywnych, warto jest rozwijać w ten sposób biblioteki komponentów z tego względu, że ona jest potem bardzo reużywalna. Można użyć tych komponentów praktycznie w każdym możliwym innym frameworku, więc ja byłbym za. Czemu powtarzanie kodu uważacie, że nie jest złe? Trochę zaprzeczenie dry. Czy mógłbyś to zmieniać?
Tak, zdaję sobie sprawę z tego, że to trochę takie kontrowersyjne to, co tam powiedziałem wtedy. Nie chodzi mi o to, że powtarzanie kodu. Chodzi mi o to, że czasami próbujemy tak bardzo być generyczni, czy wydzielić coś, tak bardzo się. To niechęć powtarzania się tego kodu jest dla nas tak duża po prostu, że popadamy w jakiś abstract hell. Rozszerzamy klasę abstrakcyjną, kolejną klasą abstrakcyjną, kolejną klasą abstrakcyjną i kolejną klasą abstrakcyjną, co powoduje to, że potem rozwijanie takiego komponentu, utrzymywanie go jest po prostu koszmarem. I chodzi mi o to, żeby zastanowić się, czy na pewno trzeba wydzielić ten kod już teraz, w tym momencie. Czy może nie warto byłoby spróbować. No, obejść to w jakiś sposób. Poza tym uważam, że jeżeli kod jest naprawdę niewielki, jest to na przykład trzy inputy, które muszę powtórzyć w pięciu komponentach, no to mogę te trzy inputy w tych pięciu komponentach napisać. Zamiast pisać do nich klasę abstrakcyjną do trzech specjalnie komponentów, inputów, którą potem będę ekstendował każdy z tych komponentów. O to mi chodzi. Dry jak najbardziej. Trzeba być i to bez dwóch zdań. Natomiast też oczywiście rozsądnie. Dobra, kończy nam się czas, właściwie już się skończył. Dlatego na resztę pytań niestety nie zdążę odpowiedzieć. Zapytam się tylko, znaczy nie, w zasadzie nie zapytam się, tylko, czy Jason to Bourne? Możliwe. W każdym razie dobrze, dziękuję bardzo za prezentację. Za czas poświęcony. Wróciłbym ostatni slajd. O właśnie. No, także dziękuję serdecznie.